takie imprezy są wspaniałe, są bardzo potrzebne dla seniorów z orzeczoną niepełnosprawnością. Oni uwielbiają się bawić, muszą wyjść z domu, pokazać się, zintegrować z osobami sprawnymi. Oj, będzie się działo, będzie. Jesteśmy tu z koleżankami, stylowe seniorki, z głosu seniora. Jesteśmy tancerki, no i myślimy, że będzie super, super. Fajna muzyka, stoły zastawione, suto, no i wszystko chyba będzie dobrze. No będziemy tańczyć, my z Fundacji Bariera tańczymy. Tu jest jedna z osób, która tańczy na wózku, jedna już jest na parkiecie. Także my świetnie się bawimy, przywzięliśmy super humor ze sobą i myślę, że będzie super. Spotykamy się tu wszyscy razem, możemy sobie porozmawiać. Na co dzień się nie spotykamy tak często, więc jest okazja porozmawiać, potańczyć, no i się dobrze zabawić. Ludzie nie tylko zasługują, ale potrafią się świetnie bawić i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Wszyscy świetnie się bawią, tańczą, żartują, rozmawiają i o to chodzi. Po to jest karnawał, żeby szaleć, ale po karnawale też można szaleć.